Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Dzisiaj, moi kochani, przedpremierowo przetestujemy sobie nowy tryb, który nazywa się Trójkąt Bermudzki. Oczywiście też będziemy kręcili nowym kołem lalek Barbie i przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te trzy osoby zgarniają po 250 gemów. Odezwijcie się na mój e-mail, który macie w opisie, a ja wam podeślę nagrody. Jeżeli też chciałbyś zgarnąć darmowe gemy, wbijaj do gry Stumble Guys. W sklepie z przedmiotami wpisz kod Farel przez 2 ly, a w komentarzu pochwal się swoim nikiem z gry Stumble Guys. W poprzednim odcinku nie wylosowałem jeszcze wszystkich nowych skinów, jeżeli chodzi o lalki Barbie, więc na samym początku zróbmy to sobie. Zakręćmy darmowym kołem. 5, 6 razy, niech będzie 6 razy. I musimy trafić jeszcze sobie chyba mitycznego Kena, bo mityczną Barbie już mamy. No i oczywiście musimy sobie przetestować jeszcze nowego skina wyjątkowego Kena oraz nową lalkę Barbie, tą taką brunetkę, bo tym skinem jeszcze nie graliśmy. Zanim to zrobimy, musimy oczywiście to trafić. Mamy legendarnego Kena, legendarną Barbie, to jest duplikacik. No i też miała być dostępna nowa emotka, ale niestety, moi kochani, nowej emotki jeszcze nie ma. Emotka nazywała się piłka do koszykówki. O, 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 o! Yes! Sparkle Brooklyn. Trafiona. No ale nie mamy jeszcze tylko Kena mitycznego, tak? Sprawdźmy sobie w szafce. Tak, nie mamy jeszcze tego Kena, więc będziemy losowali, żeby go odblokować. Jeżeli chodzi o piłkę do siatkówki, no to ona miała sporo bugów i niestety została wywalona z wersji 0.52. Ale jeżeli zostanie dodana do gry, od razu wam nagram o niej odcineczek. Więc moi drodzy, na samym początku zmieńmy sobie skinka na legendarną Barbie. Właśnie tą Brooklyn Barbie. I oczywiście możemy zmienić kolor skóry. Oczy ma takie... Widzicie? To jest płacze ona? O co chodzi z tymi oczami? Mega dziwnie to wygląda jak dla mnie. Ma takie fajne dready chyba zrobione, splątane w kitkę. No dobrze to wygląda, nie ma co gadać. No i lecimy na samym początku, moi drodzy, z grą niestandardową. Sharkmuda Tringale. Tak naprawdę tutaj chodziło o trójkąt bermudzki, tylko że nie mogą użyć z pewnością tej nazwy, więc nazwali to Sharkmuda. Więc można powiedzieć, że to jest trójkąt rekini. O, trójkąt szarmudzki. Mega dziwne, ale sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Jest to gra, tryb eliminacja. Nie grałem jeszcze tej gierki. Zobaczmy, zobaczmy. Ostatni tryb, gdzie byliśmy kurierem lalek Barbie, tak bym to nazwał, no to oceniłem go 10 na 10. Zobaczymy, czy ten tryb też mi się spodoba i czy jest faktycznie tutaj jakaś fajna nutka rywalizacji. Okej, klimacik jest, bo zobaczcie, jest statek, jest rekin z deskami na czole i co, ja sobie mogę tutaj na przykład postać? O co chodzi? Okej, czemu te boty nic nie robią? Halo? Bociki? O co chodzi? One wlecą w górę lodową i się rozwalą, patrzcie! 3, 2, 1! Opuść statek, abordaż! Ej, oni nie uciekają? O co chodzi? Patrzcie, to tonie! Jak postoję za długo, tak, to tonie! O kurczę, dobra! Kumam, że boty jeszcze nie są ogarnięte w wersji beta, jak widzicie. O! Przeszedłem! Co jest? Koniec rundy? To tylko tyle? Tak wyglądał nowy tryb? Nie zdążyłem nawet pograć. Słuchajcie, musimy to zrobić troszeczkę inaczej, bo za szybko się tutaj wygrywa, co nie? Zróbmy tak, grupa niestandardowa. Wybierzmy sobie 3. Wyczyść wszystkie mapy eliminacyjne. Znaczy bez map eliminacyjnych, ale weźmy faktycznie z tą Sharkmudę. Znowu sobie zaznaczmy. Pyk. Zmieńmy sobie jeszcze tylko szybko skinka na przykład, o, na tą Barbie, bo nią jeszcze nie graliśmy, wybierz. No i dobra, mam nadzieję, że tym razem dłużej sobie pogramy, bo tutaj widzę informację, że boty faktycznie w tej wersji się źle zachowują, ale zostanie wprowadzona jakaś łatka i one będą się już normalnie zachowywały, ale nie szkodzi, nie szkodzi. My chcemy sprawdzić, jak wygląda mapa. Zobaczcie, po lewej stronie mamy na przykład jakiś tam wiatrak, więc... XD! Spróbujmy jeszcze raz. Więc postarajmy się w tamtym kierunku udać, ale nie spadnijmy jak w poprzednim meczu. Zaczyna się gierka i mamy tak, od razu rekina, na którego można wskoczyć. Okej, można wskoczyć. No i na tym rekinie sobie płyniemy. Statek nas wyprzedza. Po prawej stronie mamy gościa złotego Stumbela, który robi daba. O! XD! Halo!
Tak być nie może. Nie podskakujcie na rekinie, bo on was wyprzedzi. Jestem totalnym borowikiem, jeżeli chodzi o jakiś abordaż w roli pirata i tak dalej. Ale jak widzicie, ja już przetestuję dla was ten nowy tryb przedpremierowo i będę wiedział o wszystkich bugach, jakie są. Teraz płyniemy sobie statkiem na spokojnie. I zobaczcie, faktycznie tego rekina wyprzedzamy na easy i teraz uderzymy w górę lodową. Wokół mamy też inne przedmioty i na przykład ja bym chciał tam wskoczyć. Nie powiem, że nie. Hop, hop, hop. Można na to wskoczyć? Nie da się na to wskoczyć, to jest... Aha, moi drodzy, to wszystko to jest tylko wizualizacja. Na tą górę lodową nie można wskoczyć. No i co, te boty, patrzcie, wskakują do wody i się topią. Niesamowita sprawa. Niesamowite to jest. Za chwileczkę jeszcze raz zagramy ten tryb. Postaramy się jakoś tam dłużej utrzymać i zobaczyć, o co w nim chodzi. Ale musimy przetestować nowego Stumblera X-Barbie. Mityczny skin. Mega fajny, mega się jaram. Kolor skóry można w nim zmienić. Można nawet w nim zmienić kolor skóry. No to musi być różowy, co nie? Bo to skoro fan lalki Barbie, no to mógł się tak na przykład na różowo pomalować. Jeszcze zakręćmy sobie kołem darmowym. Od razu, moi drodzy, lecimy z tematem. 10 losowań ostro i postaramy się trafić ostatniego skinka, bo jeszcze nie mamy ostatniego skinka wylosowanego, a jak dobrze wiecie, musimy przetestować wszystkie. Dalej. No, teraz będzie. Je! Ach! Ten mityczny Ken nie chce wskoczyć do mojej szafki. Dawaj, 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 dawaj. Znowu Brooklyn. Jestem bardzo ciekawy, ile będzie kosztowało zakręcenie tym kołem, jeżeli ta aktualizacja zostanie dodana do gry. Ja na pewno będę starał się trafić laleczkę Barbie i tego wyjątkowego, mitycznego wariata. Bo to naprawdę jest fajny skin okresowy i może on tylko raz się pojawić przez Stumble Guys i już nigdy więcej nie powróci. A ja chcę mieć go w szafce, tak jak mam tego w końcu mitycznego Kena. Dobrze mówię, bo ja sobie skipnąłem teraz losowanie, żeby tutaj nie przedłużać. Czy wszystko odblokowaliśmy? Jest to, jest to, jest to. Są trzy i tutaj mamy też. Okej! Okay! No to lecimy jeszcze raz z tym trójkątem bermudzkim. Okej, okay, lecimy z tematem po raz kolejny, bo skupmy się teraz. Mamy tak, statek, który uderza w górę lodową. Z boku płynie rekin. Tego rekina po chwili w końcu wyprzedzimy. Ale czy ja na przykład mogę wejść tutaj na maszt? Znaczy na maszt, na czubek. Tak, da się, spójrzcie na to. Tutaj można normalnie stanąć. Hop. Okej, okej. Okej. Mamy też rekina. I co, ja po prostu muszę się tak utrzymać jak najdłużej. I my skaczemy tylko po tych beczkach. Czy coś tutaj się będzie jeszcze w międzyczasie działo? Mamy rekiny, na które trzeba mocno uważać. Hop. Ten tryb nie będzie wcale taki prosty. Jest też beczka z trotylem, na którą jeszcze nie wskoczyłem. No dobra, bo te boty są takie, wiecie, lewe, nie? Trochę. W następnym meczu, tym teraz co się wydarzy, postaram się wskoczyć na beczkę z trotylem. I mnie bardzo to interesuje, czy ona od razu, jak na nią wskoczę, wybuchnie insta z bomby, czy będziemy musieli chwilkę poczekać, na przykład takie odliczanie, jak było kiedyś w przypadku Crasha Bandicoota. Kto grał w Crasha Bandicoota, ten wie, że jak się wskakiwało tam na TNT, no to było odliczanie, ono wybuchało, nie? Dobra, dobra. My się tutaj, moi drodzy, teraz skupmy na naszych beczkach. Hop. Ale dobra, no i co? Mamy tutaj te cztery kiny i na przykład jakbym chciał przeskoczyć na drugą stronę. Okej, okej, okej. A, i one się tutaj pojawiają. Dobra. Mamy beczkę. Raz, dwa, trzy, cztery i wybucha! Czyli ta beczka to jest taki, można powiedzieć, one-way ticket. Albo kogoś zrzuci, albo ty sam zostaniesz zrzucony do wody. No i ona od razu znika po odliczeniu, co nie? Czyli na przykład z kimś będziecie się ścigali o beczkę, o to ta beczka zostanie zdetonowana i tu będzie niestety tylko dziura i oponent tam wpadnie. No jestem bardzo ciekawy, czy na przykład można wskoczyć na te statki tu z boku. Hop. Czy to jest przezroczysta grafika? Sprawdzamy. Hop! Okej, okej, ten statek jakoś tam od spodu był widoczny, ale no to tylko tyle. Dobra, przepłyńmy się jeszcze raz i co tutaj wir wciąga? Naprzeciwko nas wir wciąga ser, kostka sera, okej. Z przodu mamy z blok dasha klocki, tam mamy jakiś wirnik z innej mapy. Z przodu mamy z burrito bonanza kolejną mapę. Tutaj mamy wir, który wciąga statek, tam jest Stumblera, tam mamy z Hot Wheelsów chyba szlabany. Okej, czyli to jest mapa, połączenie kilku map w jedno.
taki trójkąt bermudzki zrobili, czyli trzy różne chyba mapy połączone w jedność. No, no ciekawe, ciekawe, ale szkoda, że te boty nie działają. Naprawdę, jest mi mega smutno, że te boty nie działają. Mam nadzieję, że szybko to naprawią. Sprawdźmy sobie jeszcze misję tylko. Czy w misjach mamy coś, możliwość do kupienia? Dalej to nie działa, niestety. No dobra, w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Stumble Guys. No i oczywiście, jeżeli chcecie zgarnąć darmowe gemy, wpisujcie kod FARAL przez 2L w grze Stumble Guys na telefonie. Wystarczy wejść w sklep i przeciągnąć palcem w prawą stronę. W komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Stumble Guys, a wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Trzymajcie się, miłego dnia, hej!